pojawił się niejaki Snowden, który miał, jakby to nazwać, no, informacyjny materiał wybuchowy. To jest w epoce rewolucji informacyjnej groźniejsze niż te tam energetyczne materiały wybuchowe. No więc tak, on mógł z tym drapnąć do jakiegoś kraju, no, niezależnego od Ameryki, ale gdyby drapnął na przykład do Wenezueli, to tam wywiad amerykański mógłby mu krzywdę zrobić. Albo on tam drapnął jakąś kupę. No to Kościnę mu zaoferował Hongkong. Czyli Chiny. Hongkong jest integralną częścią Chin, ale taką ma tam autonomię, więc zawsze Chiny mogą powiedzieć, no wiecie, rozumiecie, my tu musimy szanować autonomię. Ale też za długo go tam nie trzymano. On tam drapnął. Teren Chin jest bezpieczny od ingerencji